imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Aby każda osoba cierpiąca z powodu utraty dziecka na skutek aborcji odnalazła nadzieję i uzdrowienie w Chrystusie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Po ponad 4 dekadach od legalizacji aborcji w USA życie wielu dzieci zostało zakończone, a wielu rodziców i członków rodzin cierpi z powodu tej straty, często w milczeniu. Jednak największym Bożym pragnieniem jest przebaczenie. Nieważne jak bardzo każdy z nas oddalił się od Jego boku, On mówi do każdego z nas: nie bój się, zbliż się mojego serca. Możemy mieć pewność, nigdy nie jest za późno, by szukać Bożego przebaczenia w sakramencie pokuty i pojednania. Rozważmy przypowieść o synu marnotrawnym. Po odpokutowaniu za grzech przeciwko ojcu wraca z daleka, aby zasłużyć na przebaczenie i pracować jako sługa. Ale ojciec widzi, jak się zbliża. Biegnie, by go ciepło otulić i organizuje bankiet z okazji jego powrotu. Tak samo Bóg wita wszystkie swoje pokutujące dzieci, bez względu na to, jak poważny jest to grzech. Zwróćmy się z ufnością do naszego Pana, który jest miłością i miłosierdziem. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.